trenerze, we wtorkowe popołudnie trybuny za nami zapełnią się z pewnością do ostatniego miejsca. Jaki mecz obejrzą kibice? Ja mam nadzieję, że dobre spotkanie obejrzą kibice. Myślę, że na pewno przyjdą tutaj po to też, żeby zobaczyć gwiazdy, które grają w zespole Vive. Ale i mam nadzieję, że obejrzeć dobre spotkanie w naszym wykonaniu, które, no, mam nadzieję, zagramy. Chrobry zagra z najlepszym polskim zespołem handballowym. Jakoś tak specjalnie się przygotowujecie pod mecz z Vive? Znaczy, no jest, ten następny dzień jest bardzo ciężki dla nas, bo we wtorek gramy z Vive, a w piątek gramy już z Wybrzeżem, dlatego troszeczkę będziemy starali się tam połączyć te przygotowania do obydwu meczy i przygotować na wtorkowe spotkanie z Vive tutaj u siebie i od razu już częściowo pod Wybrzeże na piątek, bo jest bardzo mało czasu i tutaj myślę, że trzeba będzie to połączyć. Jakieś słabe strony zespołowskie jest, które będziecie chcieli wykorzystać? Znaczy, ciężko tutaj wskazać słabe strony. Jest to naprawdę bardzo wyrównany, mocny zespół, który z zawodników nie wejdzie na boisko, to prezentuje bardzo wysoką, równą formę i wysoką klasę sportową. Ja myślę, że przede wszystkim nie możemy się przestraszyć zespołu Vive. Gramy u siebie, musimy postawić twarde warunki w obronie i nie robić zbyt wielu błędów w ataku. Rozmawiamy w piątek, jest jeszcze kilka dni do meczu. A coś o składzie już dzisiaj pan powie? No, na razie ciężko powiedzieć cokolwiek o składzie, bo gdzieś zaczęła nas dopadać trochę grypka i gdzieś tam troszeczkę, no, mamy tych problemów zdrowotnych, ale mam nadzieję, że do wtorku wszyscy zawodnicy się wykurują i będzie ten skład, który jest do dyspozycji, we wtorek będzie mógł wybiec na boisko i zawalczyć.